Od dnia 2 maja bieżącego roku mamy przyjemność i możliwość prezentacji w naszej placówce muzealnej wystawy Władysław Reymont, pierwszy noblista niepodległej Rzeczypospolitej. Wystawa ta jest prezentacją zbiorów pochodzących z kolekcji Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Muzeum Mazowieckiego w Płocku. W większości wystawa ta składa się z malarstwa. Jest to malarstwo olejne, malarstwo pastelowe. Dodatkowo do tego dochodzą też i grafiki. Biorąc pod uwagę miejsce i okres, w którym ta wystawa będzie prezentowana, czyli okres wiosenno-letnio-jesienny, bo to wystawę będziemy mieli do końca września. Znakomicie ona się wpisuje tutaj w te wszystkie elementy otaczające nas dookoła, bo park zupełnie inaczej będzie wyglądał w momencie, kiedy otwieramy tę wystawę, jak będziemy robili finisaż, będzie zupełnie również inaczej wyglądał. Dodatkowo lokalizacja, czyli tutaj w Opinogórze, tak jak w Lipcach, obecnych Lipcach Reymontowskich, w których rzecz dzieje się dotycząca chłopów, tutaj prezentowanych właśnie na tej wystawie, pokazuje to w sposób wyjątkowy. I dodatkowo też nazwiska oraz prace wyjątkowych twórców mamy możliwość podziwiania i pokazania dla odbiorców dzieł Teodora Axentowicza, Chełmońskiego, Mechofera, Tetmajera, Wodzianowskiego. Dodatkowo też prezentujemy Kulisiewicza, grafiki. Są to prace, które naprawdę mogą zainteresować, jak i również mogą być doskonałym takim uzupełnieniem obrazkowym, przykładowo do lekcji historii, bądź też do lekcji języka polskiego dotyczącego przełomu XIX i XX wieku. Serdecznie zapraszam do Opinogóry. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście dzisiaj jest wystawa poświęcona Władysławowi Reymontowi. Rocznica jest w tym roku, 90. rocznica jego śmierci. A w 14. roku, roku minionym, było 90. rocznica otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. To rzeczywiście było wielkie wyróżnienie, właśnie za chłopów otrzymał. Wracając do, ta wystawa jest przygotowana przez Muzea Warszawskie, to jest Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego, także w Warszawie i Muzeum w Płocku. Muzeum Romantyzmu od wielu lat współpracuje z tymi placówkami, stąd też ta ekspozycja jest przygotowana, u nas jest także pokazywana, bowiem jest to rzeczywiście wspaniały zbiór pokazany i związany z literaturą, z czasem, który opisuje w swoich powieściach Reymont.